witam. Dystrybutor PBS na Polskę produktów Platinum wypożyczył mi te oto pióra. To Platinum model Prepy, a więc ten taki podstawowy, najtańszy, choć co wcale nie oznacza, że najgorszy. Tak wygląda korpus. Są to przeźroczyste wszystkie te modele w różnym stopniu w zależności od koloru. Stalowe stalówki, właściwie trzy podstawowe grubości, są 0, 2, 3 i 5. To takie cienkie, średnie i grube, chociaż bardziej cienkie niż grube. Skówka i korpus są z poliwęglanu, a więc nie jest to taki tandetny plastik, jakby można było pomyśleć. Natomiast w środku tutaj widzimy specjalny mechanizm firmy Platinum zapobiegający wysychaniu atramentu, tak zwane slip and seal. Jeszcze go tam potem pokażę. Klips jest przyczepiony w całości, stanowi taką konstrukcję razem z górą skówki. Natomiast korpus jest w zasadzie okrągły, chociaż od środka są takie płaszczyzny tam wykrojone, dlatego taki efekt wizualny jest. I teraz przyjrzyjmy się temu mechanizmowi. To tak, jakby powiedzieć, czapeczka, która jest na sprężynce. W związku z tym dociska się dokładnie tutaj do kształtu tej sekcji, zamyka dopływ powietrza i atrament tym samym nie wysycha. Oczywiście pióro z założoną skówką świetnie jest wyważone. Bez niej też się bardzo dobrze tym pisze. Jeden minus jest taki, że nie pasują tu bardzo popularne u nas modele standardu International. Trzeba używać atramentu w nabojach Platinum. Teraz trochę wymiarów technicznych i porównań. Tu Parker Duofold, Sonet parkerowski, Lamy Safali Perkan 140. Widać, że pióro jest długości tak mniej więcej Soneta i troszkę od niego grubsze. Ma niecałe 14 cm zamknięte, 13,8 dokładnie mm. Natomiast po zdjęciu skówki ma 12 cm długości i 3 mm. Dla mnie długość wystarczająca. Zobaczmy jeszcze jakaś średnica sekcji 11 mm w tym miejscu, gdzie trzymamy, a korpusu 12. Nie jest to więc specjalnie grube pióro. Waży tyle co nic, 12 gramów z nabojem w środku. Tutaj w tym modelu niska cena w żaden sposób nie przekłada się na niską jakość pisania. Bardzo dobrze się tymi piórami pisze. Już nie raz miałem je w ręce i sobie testowałem. Tutaj po dociśnięciu bardzo niewiele pogrubia się linia. I to jest ta pierwsza grubość stalówki w tym zestawie. To jest 0,2. Teraz zobaczmy drugą. Tutaj jeszcze taka uwaga, że w zależności od tego, jakim kolorze pióro kupimy, taki atrament w środku się znajduje. Także tutaj widać przy tym 0,3 troszeczkę grubsza kreska. Natomiast teraz mamy już 0,5 i ta kreska to taka właściwie MK, znacznie grubsza. Pisze na papierze Midoria, więc raczej takim dobrym i tutaj się nic nie rozlewa. Jak widać, dobrze zeszlifowana stalówka odwrócona o 180 stopni pozwala tutaj przy tym modelu grubszym pisać znacznie cieniej przy tym modelu o grubszej stalówce. Jeszcze sprawdzę ten model najcieńszy, 0,2 i jeszcze dla porównania 0,3. Wszystkie świetnie zeszlifowane, bardzo dobrze się tymi stalówkami pisze, niezależnie od tego, jak się je trzyma, czy normalnie, czy odwrócone o 180 stopni. Moim zdaniem są to świetne pióra dla początkujących, jakże i dla tych, którzy już lubią mieć dużo piór. Dziękuję za uwagę.